chłopaki, tam pamiętacie, chyba 10 dni temu albo 12 dni temu wziąłem jednego bitcoina, wtedy był po 43 tysiące dolców i całego zamieniłem na tokeny CRO i MMF, na MMF Finance, link macie poniżej na takiej platformie. I codziennie z tego jednego bitcoina wsadzonego biorę dniówkę $500, około tam było więcej, mniej $500 i codziennie te $500 za tą dniówki, co dostaję z tego, z farmingu, kupuję bitcoiny. I po tych 12 dniach, czy tam już na prawie 2 tygodniach, gdybym dzisiaj chciał wyciągnąć pieniądze z tej farmy, czyli tokeny CRO i MMF, i zamienić je z powrotem na bitcoiny oraz te zyski, które zarobiłem, to w sumie mam już 1,3 bitcoina, czyli wsadziłem 2 tygodnie temu około jednego bitcoina. Wsadziłem jednego bitcoina, ci, jak sobie musiał z tego zrezygnować, mam 1,3 bitcoina. Czyli bitcoin jest trochę tańszy, chyba po $38 000, jak to nagrywam. No ale ogólnie w ciągu 2 tygodni udało mi się zarobić 30%. I nie muszę tego, na razie z tego nie rezygnuję, czyli nie wyciągam tego, nie, że tak powiem, nie rozbrajam tej farmy. Czyli dalej ona jest, codziennie $500. I te dniówki, które zarabiam, te dolary, $500 dziennie, to dostaję w tokenach MMF, MM Finance, MMF tokeny. Ja sobie zamieniam na bitcoiny. No i jestem na razie na plusie właśnie. Wsadziłem jednego bitcoina, mam 1,3 bitcoina. No i takie fajne. No i takie to jest fajne. Na razie jest fajne na plusie. Ja ogólnie więcej zrobiłem, bo ja wsadziłem jeszcze tam, to taki test robię. To był jeden bitcoin, ale ja tam wsadziłem jeszcze 3 bitcoiny, czyli mam dużo więcej. Z 4 bitcoinów mam teraz ponad 5 bitcoinów. No i tak to działa, ale tego nie rezygnuję z tego, dalej sobie tam to trzymam. Z każdego bitcoina mam około $500 dziennie, dniówki. No i tyle. A dla chłopaków jeszcze tylko z Crypto Akademia VIP z grupy. Takie info, że ja teraz na razie mnie nie ma właśnie od tygodnia, bo pojechałem sobie tutaj do Kalifornii, tutaj gdzieś tam jeszcze, Arizony i takie inne. Tutaj Meksyk. I na razie mnie nie ma, będę za 2 tygodnie. Będę po 13 lutym, będę z powrotem. Ole, ty, jakie to jest fajne, patrzcie, coś wam pokażę fajnego. Patrz. Taką kulkę fajną, patrz. To jest takie... Patrzcie, co to jest. Widzicie? Wow, czekaj, zrobię sobie zdjęcie. To jest takie, to pływa tutaj w oceanie, to jest taka roślina. O, takie ogólnie są mniejsze takie kulki, to jest powietrzem napompowane. Takie coś, czekajcie, może tak będzie lepiej widać. O! Wow, zajebiste to jest. To wygląda jak taki... No, czyli będę za 2 tygodnie dostępny, bo teraz mnie tam w ogóle nie ma, bo nie wchodzę na żadne internety i nie mam je. Po prostu dam Janku, patrz. Patrz, co to jest. Weź sobie to. Patrz, no weź sobie to. Nie bój się, to jest takie... To jest takie... Przejedzenie? Nie, to jest taki... Taka roślina, co w oceanie mieszka, żyje. To jest napompowane. Tam takie są malutkie takie. Nie, to jest roślina. To takie, ja ci pokażę takie zaraz małe, jak to wygląda małe. Zobaczcie, przyniosę. No, takie, tego jest pełno tam w oceanie. Zobacz sobie, Zuzia, zaraz przyniosę wam takie małe, jak wyglądają. Czekajcie chwilę. Pokażę wam, jak wygląda małe. Gdzie jest Kasia? A tam, dobra. Pokażę wam, jak wygląda to małe. To było ogromne. Takiego dużego to jeszcze nie widziałem nigdy. No, ale ogólnie w tym MM Finance, link poniżej, tam się opłaca. No, opłaca się tam robić ten farming. W tej chwili to jest dużo bardzo. Chyba tam 300% rocznie. To będzie spadało, im więcej będzie ludzi, ale około. Kasiu, jakiego znalazłem wielką taką piłkę, widziałaś? Nie, takie duże piłkę. To, patrzcie, to jest takie malutkie, tylko to już wysuszone, takie te kuleczki malutkie, pyci, jak paznokieć. Czasami są troszkę większe, a tamta była ogromna, jak piłka do gości. No ogromna. To ja pokażę tylko im, jak to wygląda małe. O, czekajcie, tu będzie takie lepsze. O, to wam pokażę. Takie mokre jeszcze. Czekaj. O, mokre to tak wygląda, takie kulki, bo tak wam pokażę, takie malutkie kulki, co nie? Takie małe to są kulki, takie, no kuleczki takie małe, czekaj, idę to dzieciom pokazać tylko. A tam taką wielką znalazłem, tego jest tutaj pełno, bo tego jest pełno tam. Na filmach, jak zobaczycie sobie na Netflixie takie różne filmy przyrodnicze, to zobaczycie, jak to wygląda. To jest ogromne. Fajnie tu jest. San Diego jest zajebiście, wiecie? Też Laguna Beach, taka miejscowość, super jest też. Tak w ogóle Kalifornia, to jest taki jest klimat. Są tacy wszyscy luźni. O, tam to jest, dobra. Jak to postawię. Zuzia! Patrz, jak to wygląda, jak to jest małe. Patrz, jak to jest małe, to tak wygląda. Takie małe. Dobra, to sobie biorę.
Będę sobie to ciągnął jak psa. O, mam swojego pieska takiego, patrz. Lepszy taki niż żywy, bo ten żywy to cały czas trzeba, nie można nic zrobić, bo cały czas musisz z tym psem po prostu gdzieś być. Trzeba go, nie, samego go nie puścisz, bo on wtedy, no bez ciebie on nie wytrzyma ten pies. Musisz go cały czas się nim zajmować. Ja na przykład lubię bardzo ptaki, bo ptaki sobie latają na wolności, no i są niezależne ode mnie. Jak już coś jest zależne od ciebie, to już jest, no to już jest trudno. Dobra, idę to pokazać tylko jeszcze Kasi. Tam ona jest, okej. Okay. Dobra, to na razie, to trzymajcie się, do zobaczenia za wam za 2 tygodnie, czy tam ponad. Za ponad 2 tygodnie. No, MM Finance, jak ktoś chce, zapraszam. Albo tuk.pl i tyle. Cześć.